Witam Państwa serdecznie, można powiedzieć, w historycznej chwili dla mieszkańców powiatu pilskiego, szczególnie dla mieszkańców stolicy powiatu pilskiego, dla Pilan. Otóż za kilkanaście miesięcy ten budynek starostwa powiatowego w Pile, składający się z trzech budynków, które są dla naszych potrzeb oznaczane jako ABC, zmieni swoją szatę. Szatę, przede wszystkim tą zewnętrzną. Jest to związane z tym, że budynek zostanie poddany termomodernizacji, zostanie poddany remontowi zarówno wewnątrz budynku, mam na myśli częściowo instalację związaną z dostarczaniem ciepła, częściową wymianą stolarki okiennej, będą założone panele fotowoltaiczne, natomiast zmieni się bardzo zasadniczo ta część zewnętrzna. Otóż nie tylko będzie nowy tynk, ale przede wszystkim budynek będzie objęty instalacją tak zwaną oświetleniową, iluminacyjną. Fachowcy różnie ten element określają. To jest ważny dzień. Dlaczego teraz? Dlaczego już? A może dlaczego tak późno? Otóż kiedy 4 lata temu zostałem starostą pilskim, jako priorytet obrałem sobie przede wszystkim inwestycje dla mieszkańców. Dzięki, można powiedzieć, zaangażowaniu moich współpracowników, radnych powiatu, członków zarządu, zbudowaliśmy przez ten czas nie tylko dwie hale sportowe, oczywiście jedna jeszcze jest zbudowana w trakcie, trzy boiska wielofunkcyjne, odnowiliśmy stadion, odnawiamy kino Iskra, powstały kilometry dróg i wiele innych inwestycji, o których dzisiaj nie sposób powiedzieć. Natomiast uznaliśmy, że nasze miejsce pracy, no niech odrobinę poczeka. Taką pewną rekompensatą za ten czas oczekiwania będzie jakość. Założyłem sobie wspólnie z moimi współpracownikami, z radnymi, szczególnie Klubu Porozumienia Samorządowego i PiS, że to miejsce stanie się wizytówką naszego powiatu. Nie tylko będzie odnowiony budynek jeden, drugi, trzeci, ale przede wszystkim będzie też stworzone od nowa całe zagospodarowanie wokół terenu. Już dzisiaj zdradzę, że będą to nowe alejki, nowe ścieżki, będzie duży pomost wzdłuż rzeki, który będzie oczywiście częściowo zadaszony, będzie tworzył on doskonałe miejsce dla wypoczynku, dla działań, nazwijmy to, również edukacyjnych, dlatego że wokół starostwa też realizujemy projekty unijne związane z naszą ekoedukacją. To wszystko sprawi, że to miejsce naprawdę będzie, nie chcę mówić, że na każdej pocztówce z miasta Piły, ale przede wszystkim też nastąpi takie pewne połączenie naszego starostwa powiatowego, jego otoczenia najbliższego z Pilską Wyspą. Te dwa obiekty, można powiedzieć, będą tworzyły pewną jedność, która na pewno będzie taką wizytówką dla nas jako mieszkańców stolicy powiatu pilskiego. Dziękuję. Wydział nasz był odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Niemniej ta współpraca była tak naprawdę zbiorowa, zespołowa i wszystkim osobom zaangażowanym tutaj ze strony starostwa poszczególnych wydziałów serdecznie dziękuję. Dziękuję także pracownikom Banku Gospodarstwa Krajowego, bo tam składaliśmy ten wniosek. Środki pochodzą z programu Jessica, a ten program Jessica jest z kolei częścią Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek składaliśmy w ubiegłym roku, w czerwcu tego roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie. Dziś przystępujemy do realizacji. Kluczowa informacja, Szanowni Państwo, ta pożyczka z BGK, bo to jest instrument zwrotny, nie będzie obciążeniem wcale dla naszego budżetu, bowiem w momencie, kiedy oddamy te budynki, kiedy inwestycja zostanie zakończona, oba budynki, budynek starostwa tutaj 33, 35 i 37, będą generowały oszczędności rzędu blisko 200 tysięcy złotych rocznie. Czyli tak naprawdę ta pożyczka, Szanowni Państwo, będzie spłacana z oszczędności. Po raz kolejny będziemy mieli przyjemność realizacji inwestycji dla powiatu pilskiego. Tym razem jest to budynek starostwa. Za niespełna rok mam nadzieję, że spotkamy się tutaj i będziemy mogli oceniać naszą pracę. Budynek starostwa powiatowego, który w przeszłości był siedzibą Urzędu Wojewódzkiego, jak również kolejny budynek, który był siedzibą Urzędu Rejonowego, zmieniają swoje oblicze. Budynek starostwa powiatowego przejdzie do historii. Jak starosta wspomniał, chociażby przeglądając pewne widokówki, chociażby zdjęcia, wiem, że jest dużo pasjonatów, dużo kolekcjonerów, którzy mają zdjęcia, widokówki, jak te budynki wyglądały jeszcze
przedtem chociażby budynek dzisiejszego starostwa powiatowego w okresie międzywojennym. Także, szanowni państwo, ten dzień przejdzie do historii. Ale chciałem również powiedzieć, że miasto Piła, które jest jedną z gmin powiatu pilskiego, również zmienia się dzięki zarządowi powiatu, dzięki starostwu powiatowemu, chociażby modernizacja kina Iskry czy stadionu na ulicy Okrzei. Przyszła pora, kolokwialnie rzecz ujmując, na budynek, na siedzibę starostwa powiatowego. I mam nadzieję, że nie tylko pracownicy, ale również nasi mieszkańcy, czy chociażby ludzie udający się do innych miejscowości, przejeżdżający Aleją Niepodległości, będą z dumą spoglądały na ten budynek. Cieszę się, że starostwo powiatowe w Pile tak bardzo się prężnie rozwija, że pozyskane zostały kolejne środki, tym razem na termomodernizację starostwa powiatowego i jego budynków oraz terenów wokół. Starostwo powiatowe jest siedzibą władz powiatowych, a więc wizytówką w terenie. Jak widać, od dłuższego czasu wymaga on renowacji, tym bardziej uważam, że wniosek ten był jak najbardziej zasadny. Dzisiaj, drodzy państwo, występuję tutaj jakby w podwójnej roli. W pierwszej to oczywiście roli radnego. Jestem radnym 5 kadencji i muszę powiedzieć, że w każdej kadencji próbowaliśmy odnowić ten budynek. No nie udawało się z wielu różnych przyczyn. Ta rada, ten zarząd stanął na wysokości zadania i w końcu będziemy mieć piękny budynek, który za parę lat będzie obchodził swoje stulecie. Druga rola to jestem mieszkańcem powiatu pilskiego Piły, ale przede wszystkim sąsiadem tutaj, bo przecież po sąsiedzku prowadzę działalność gospodarczą i przejeżdżam codziennie, wielokrotnie tutaj, no i niestety ten budynek szpecił. Przedstawimy za chwilę też kilka zdjęć budynku, oczywiście w sensie projektu, jak poszczególne iluminacje mogą wyglądać. Nie jesteśmy prawdopodobnie w stanie wszystkich wariantów wykorzystać, gdyż jest ich podobno kilkanaście milionów, więc na pewno ten budynek będzie może nie jakąś choinką przysłowiową, bo to też nie o to chodzi, ale tak w gronie współpracowników, w gronie radnych już ustaliliśmy, że na przykład budynek będzie biało-czerwony, jeżeli będą święta narodowe. Budynek na przykład będzie też przybierał określoną barwę, jeżeli będą popularne święta, popularne dni, na przykład, nie wiem, Dzień Autyzmu, no to będzie budynek miał barwę oczywiście taką bardziej niebieską i tak dalej, i tak dalej. Też będziemy chcieli w ten sposób uczcić, czy to określone rocznice, czy określone wydarzenia, czy też określone grupy społeczne. W czasie pandemii byliśmy prawdopodobnie jedynym urzędem w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, który funkcjonował praktycznie bez ograniczeń. W każdej chwili mógł pan zarejestrować samochód, w każdej chwili uzyskać pozwolenie budowlane, czy zasięgnąć innej informacji w zakresie naszego działania. Skoro poradziliśmy sobie z koronawirusem, poradzimy również sobie z remontem. Tak mamy to przystosowane, że jeżeli będą jakieś przerwy, bo to pewnie będzie czasami nieuniknione, ale to na pewno będzie w stopniu najmniej uciążliwym dla mieszkańców i to będzie bardzo chwilowe. Proszę.